Hello, hello, moi kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta i kolejny odcinek z Portala. Jesteśmy w rozdziale 5, czyli właściwie ostatnim. No i idziemy teraz już do komory tego całego Aegisa. Jak rozumiem, mamy go... Okej, mamy go jakoś pokonać, czyli będziemy mogli wyjść prawdopodobnie. No tutaj właśnie wszędzie są wieżyczki. Shit. Nie bardzo możemy cokolwiek zrobić, więc pójdziemy w tą stronę. Niebezpiecznie. Podłogi nie ma. Coś mówił nam Vergil, że będziemy musieli... Nie wiem właśnie, czy nie będzie trzeba po prostu tędy później wrócić do tamtych wieżyczek. Zobaczymy. Nie by było właściwie zrobić sobie portal gdzieś tam. I na przykład spróbować zrobić portal tutaj. Siema. Wystarczy ją tak naprawdę przewrócić. I tyle. Właściwie. Nie, chciałem ją przewrócić jakoś. O, idealnie. Dobra. Tyle. Więcej nic nam nie zrobi. Słodkie są te wieżyczki. Fajnie było zrobić sobie taką ten... No w ogóle myślałem właśnie nad tym, żeby nie spróbować zacząć bawić się w do it yourself. DIY. Właśnie próbować robić takie propsy. No tak to jakby się nazywa w angielsku. Czyli po polsku to będzie jak? No nie gadżety, tylko... no w filmach używane są nie atrybuty, tylko kurczę, no słowa mi brakuje, Jezus Maria, niby książek tyle czytam, co? Ale teraz mi autentycznie brakuje słowa, ostatnio coraz więcej mi brakuje słów. Dalej się zastanawiam. Nie wiem, co chciałem... czy wiem, co... co chciałem powiedzieć, tylko nie pamiętam słowa po polsku, no. Przerąbane. According to my research, the manual startup is over in the control room for generator 2. And it's locked. The control room for generator 1 has a manual security override, though. Give it a try. What's the worst that could happen? Nie wiem, mogę zginąć na przykład. Okej, czyli potrzebujemy coś tam uruchomić w przy pomieszczeniu generatora drugiego, ale tam się nie da wejść, więc musimy obejść przez generator pierwszy, tak? I to jest ten generator pierwszy? No nie wiem, jest jedynka. Okej, tutaj coś mamy. Mikrofon. I wajcha. Hey, I was wrong. That was a bad idea. The security systems kicked in. You can't open the doors from the inside anymore. Hurry, find a way to turn that other generator on and then get out of here. Okej. Ups. Nie mogę tu wyjść stąd. Mogę zrobić tu gdzieś portal na którejś z tych ścian? Tu mogę, ale to też niespecjalnie. Tu niby mogę zrobić portal, ale co mi to da? Chyba, że poczekam tutaj, nie wiem, rozwalam te szyby, bo jak ja mam stąd wyjść teraz? Nie mogę otworzyć drzwi. Kliknąć tego nie mogę. Nie no, wszystko spoko, tylko jak ja mam stąd wyjść? Teraz niby. Oh shit! Okej. Dzięki, wieżyczki, żeście mi rozbiły szybę, ale... Okej. Myślę, że dałoby się tutaj wyskoczyć teraz. Może i nawet. Albo i niekoniecznie. A tu? O! Dało się wyskoczyć, przynajmniej, tyle wiemy, ale... Czy to jest akurat właściwy sposób? No chyba jedyny, tak mi się wydaje. Rekwizyty! O! W końcu, dobra, rekwizyty, przypomniałem sobie. Rekwizyty sceniczne. Bo tak, no właściwie inaczej jak to nazwać. Okej, ten pokój jest to jest ten zamknięty, tak? Niestety tu jest problem, żeby...
W sumie portale możemy zrobić i tylko tutaj właściwie. I to jest ten największy problem w tym momencie, no ale i tak nie możemy nic z niego zrobić. Zastanawiam się, czy tutaj jest jakakolwiek powierzchnia do tego, żebym wyszedł, ale chyba nie. Spróbujmy przeskoczyć i schować się tu na chwilę. Well, I guess manual bypass does work, doesn't it? Good work. That's the first part. The security systems are now online. Oh, wait. I didn't think this through, did I? No, nie bardzo właśnie. Dlatego się zastanawiam cały czas, o co chodzi w tym jego planie. Shit. Co ja mam teraz zrobić? Czy uda mi się przebiec tam? Otwórz się, szlak. Nie chce się otworzyć. A tutaj też nie ma powierzchni w sumie, na której możemy portal zrobić. Czyli przejść tam nie możemy. Nie bardzo wiem teraz, gdzie mam iść. Makarena! Dobra. Mam tylko jakieś portale. Tutaj nic nie zrobimy. Przydałoby się rzucić portal gdzieś na drugą stronę, tylko nie bardzo widzę, gdzie można by to zrobić. Trzeba jakoś tych wieżyczek się pozbyć, cholera, au. Au, szlak. Dobra, poczekamy chwilkę. No, mamy tylko to otwarte. Tutaj drzwi nie są w ogóle zablokowane. Tam niby możemy wejść z powrotem. Spróbujmy wejść tam. Udało się, okej. Tutaj już jest ta siatka druciana w szybie, więc teoretycznie nie przebiją się. Co mi dały te portale? Tutaj nic. Nie wiem, czy mam się wrócić w tym momencie, bo tutaj nie widzę nic specjalnego. Dobra, spróbujmy. Aha, nie mogę. Wrócić się też nie mogę. No to ciekawie się porobiło. Bo nie wiem już, co ja tu w ogóle mogę zrobić. Nie widzę, gdzie by tu można było portal rzucić, wiecie, na drugą stronę, żeby, nie wiem, zakraść się od tyłu tych wieżyczek, je rozpierdzielić. No tutaj to też mi to nic nie da, bo tu jest puste pomieszczenie, tak? No przerąbane. Nie wiem za specjalnie, co ja mam tutaj zrobić. Fajnie, że udało się wyjść, ale... No właśnie, one mnie tu kurde widzą cały czas. Fajnie, że udało się wyjść, ale poza tym to nic specjalnego. Co ja mam tu zrobić, cholera jasna? Gdzieś tam na dół kurwa zeskoczyć? Chuj wie. No tu mówię, no mamy tu drzwi zamknięte. Nie wiem, gdzie tutaj portalu wrzucić. Jakby się dało do środka wrzucić portal, no to wszystko spoko, no ale... No i tam jest wajcha, którą trzeba przestawić. No tylko kurczę, blaszka jak? Jak ja tutaj się dostać nie mogę do środka. Wykorzystanie portali mi nic nie da, absolutnie. Tutaj portalu rzucić nie możemy. O kuźwa, da się! Dlaczego w tamtym się nie dało? No dobra, no to się wszystko wyjaśniło już w sumie. Zrobimy sobie portal tu. Normalnie tam wejdziemy teraz. Dawaj. Okej, dobra, jest. Gdzie ta wajcha była? Tutaj. Need to go to the security room overlooking the bridge to the Aegis core. Now that the security doors have unlocked, we should be able to get there. Okej, czyli teraz możemy się wrócić tam, gdzie byliśmy przed chwilą, tak? Czyli, tak jak mówiłem, to była taka odnoga. Teraz będziemy mogli wrócić... Skąd my przeszliśmy? Stąd chyba. O! To niemiłe.
no to trzeba gdzieś indziej pójść. Właśnie tak przypuszczałem, że to do czegoś może służyć. No niestety kodu nie znamy. O, shit. Myślałem, że spadnę. Dobra, przejdziemy w tą stronę. No tutaj nie wydaje się, żebym się tu mógł zmieścić. A jednak, dobra. Nie było tak źle. Jednak się udało przejść. Kurczę, myślisz, że tutaj się coś odblokuje? Nie, ni cholery. Dobra, to idziemy dalej. Idziemy dalej. Znaczy dalej, właściwie idziemy w drugą stronę, tak? Musimy się wrócić. No tak jak mówię, ten do tego korytarza, który był na samym początku. Tam w lewo. Zobaczymy teraz. Aha! Verdzieć, czy to na pewno... Aha, okej. Okay. Tutaj był laboratorium i generator, znaczy dostęp, przepraszam, do laboratoriów i generatora, tu jest dostęp do właśnie komór testowych i do ochrony, a tutaj się pozamykało, ale chodziło właśnie o to, żebyśmy mogli się tutaj dostać, a nie w tym głównym korytarzem. Dzięki. Dobra, no to w takim razie... Okej. No, fajnie, czyli... otworzył nam komorę, ale czekajcie, wystarczy, że... Fuck. Wystarczy, żebym trafił i chyba trafiłem. I teraz gdziekolwiek indziej. Tylko na tą ścianę, o. Hehehehe, nara. Oj, biedne wieżyczki. Teraz będę podskakiwać. Jej. Nice, dobra, to możemy iść dalej w takim razie. Kolejnej zasadzki, okej. Tam widzę. Okej. Mamy tunel. A, czekajcie, właściwie to moglibyśmy tam przejść po prostu. Hihihi, nice. Jej, jesteśmy w komorze testowej. Elo. Jeszcze kurwa kostkę zrzucimy, no nie wierzę. Po co tą kostkę tutaj? A, damy kostkę, pewnie odwrócimy bieg tunelu, nie? Żebyśmy mogli później wrócić, dobre. Okej, okay, siema. O, przepraszam najmocniej. Na razie. Idź. Cześć. Dobra. Superancko. Czekajcie, teraz muszę tam wrócić jeszcze jakoś, ale nie, wystarczy, że... Co to się stało? Coś gdzieś się napierdalało. A, aha! Nakładkę je zrzuciłem. Dobra, wystarczy, że na tą kładkę też zlecę. Shit! No nie wierzę. Serio? Tyle wieżyczek zrzuciłem, a sam nie trafiłem. Oj, Boże, Boże, Boże. Ale wystarczy, że właśnie tak zrobię i... Cześć, kostko. Właściwie to nie wiem, po co mi ten tunel. Wracać przecież nie będę. Wystarczy, że wrócę tutaj. Okej. Okay. Nie wyglądało to najlepiej, ale ciul. Nie, zobaczymy. Jeszcze może ten portal się na coś przyda. Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Aha! Ale nie mam tu jak przejść. Nie mam tutaj jak przejść w sumie. Tylko, że też nie widzę żadnej... Aha, tutaj się da. No dobra. Muszę tam wrócić w takim razie. No czekajcie, czekajcie, czekajcie. Muszę się teraz tak zastanowić. Tutaj będzie pomarańczowy. Musimy tam wejść. To na pewno. Nie wiem, czy potrzebujemy w ogóle tego.
Raczej nie. No tu jest jakieś... A czekajcie, bo tu jest jakieś przejście w sumie. Może nawet i o to chodzi. Żeby tutaj kostkę umieścić i tam wejść w to? Nie wiem, dobra, czekajcie, na razie wejdźmy tu do po prostu. Co mi to da, ma dać? Nic, bo to jest niepodłączone nawet, widzę. No, to jest niepodłączone, no to walić to. Okej, to mi odwróci, ta kostka mi odwróci bieg promienia. I teraz jak zrobię tak, to tutaj sobie damy niebieski. Tu sobie damy niebieski, zeskoczymy na dół. Spokojnie, wytrzymaj. No właśnie, tylko kurczę. Tu niebieski, wszystko spoko, tylko jak dam tutaj teraz ten niebieski, to jak ja tam niby wskoczę tam? Powinienem skoczyć. Dobra, nie jest źle. Aha, dobra, nie jest źle. Tutaj, widzicie, tutaj nawet nie dało się wyjść, bo nie byłoby gdzie wyjść. Okej, czemu przestał nagle tunel działać? Tak z dupy, dziwne. No, ale nieważne. Przeszliśmy dalej, jest nieźle. Okej, mam nadzieję, że... No to nie brzmi jak... Jak ten, to brzmi jak... kuźwa zabezpieczenie drzwi. Ale niech będzie. Okej, okay. Nie powiodło się to. Okej, okay, wybaczcie, musiałem sobie tylko zrobić szybką pauzę. Ah, right, the turrets. Well, it seems he's diverted all the power that was going to the death fizzlers into the turret production. Which, hang on, that's not so bad. Get back to the elevator room. Time to turn the tables on Aegis. No właśnie, bo w sumie jak przekierował moc do tworzenia wieżyczek zamiast ten, a wyłączył siatki, to bardzo dobrze. Teraz co ja tu, kurczę, mam zrobić? Nie wiem, tu wrócić niby. No, cholipka jasna. Dokąd mnie to niby zaprowadzi? Portale mi poznikały. Nic nie mogę zrobić. Smutek i żal. Czekajcie, zobaczmy tylko, czy tutaj nie ma czasem coś, bo nie wiem, może się nie przyjrzałem, może tutaj się... Ale nie, no wszędzie jest szyba jeszcze zabezpieczona siatką. Nic więcej tu nie zrobimy. Jedyne, co możemy zrobić, to tutaj zrobić jakiś portal. Próbować zrobić portal gdzieś, gdzie... da się wyjść. A, tutaj da się wyjść, dobra. Nie jest tak źle, bo tu jest... O, właśnie, od razu jest barierka. Nie jest źle, dobre. Idziemy dalej. A tu się nie dało przejść, nie? Nie dało się, dalej się nie da, dobra. Idziemy tędy. Jehej. It's those turrets. Remember how we pumped up the old turrets? This is where they might get useful. Head to the manufacturing line. Okay, here's the plan. We've got to take the turret production line down. So, there's about three ways I know to do this. The first should be easy and works most of the time. So go into the scanner area and take the turret out. Without the model, the turrets can't be built. Mhm. Tak, to już poznaliśmy w drugiej części. Computer's got a template for which leads us to solution number two. Skanuj mnie. Use one of the old turrets to overwrite the template. I can reprogram it to not shoot you. And before you know, you got an army. Okay. Scratch that idea. Apparently there are no diversity events here, which means I can't bring one in. I guess pumping up those turrets was a total waste of time. Lovely. So, third idea. We gotta override the targeting system on these ones. Manually. There's a targeting control room. It's nearby. Just be ready to run. I'll get the door open.
miałem nadzieję, że ten, bo to w dwójce zadziałało, nie? To wyjęcie zwierzyczki ze skanowania i miałem nadzieję, że na przykład mnie zaczną skanować. I składać mnie. Nie. Niestety tak dobrze nie ma. Dobra, idziemy dalej. Mówić, że otworzysz i mam biec, tak? I składają wieżyczki. Dobrze. Life turrets. Aha. Jasne, spoko. O, przesuwa się to. Fajnie. Tylko kurwa tutaj nie mam dokąd iść teraz. Ha. Fajnie. Bardzo fajnie. Bardzo niefajnie. Bardzo niefajnie, nie wiem gdzie portal mogę postawić. Wow. No to się rozpędziłem. Nie wiem gdzie tu portal mogę wystrzelić. Aczkolwiek w ogóle do mnie nie strzelały, także no. Shot. Nie wiem o co chodziło. Okej. Co do cholery? Co to ma być? Au! Okej, teraz do mnie zaczęły strzelać. Może za tym niekoniecznie się trzeba było kryć. Mhm. One w to strzelały, tak. Nie wiem, gdzie mogę się... Oh, shit! Aha! Czy ja właśnie wprowadziłem to jakoś do skanera i zaczęło dlatego mnie produkować tutaj i pokazywać? Gdzie ja mam strzelić tym portalem, cholera jasna, no? Super! Dobra, biegniemy. Teraz się domyśliłem, że tam, kurczę, ta ściana właśnie z napisem Turret ma. Jest, dobra, super. That wood model is what's causing the turrets to shoot at humans. If you replace it with something else, they'll shoot that instead. Aha. Wszystko w porządku. Tylko czym go zastąpić i gdzie mam... Chyba, że tutaj da się wejść na przykład. Aha! No to się kurwa wszystko zgadza. Okej, fajnie. Trzeba go zastąpić czymś innym, tak? A, to mogę. Dobra, tak to zrobimy. Tylko co to jest to, co jest właśnie teraz na obrazku? W sensie to A całe? No, idź mi w ciul. Czekaj, czy mnie zeskanuje. No dalej, tylko co mi to da w sumie? Dalej będą na mnie strzelać. Now the turrets will target the server banks instead of you. Aha. If you wait a little bit, all the turrets in this part of the facility should be replaced, allowing you to finally destroy. Aha, to jest serwer niby, tak? Aha, Aegis Memory Bank. Dobra, już widzę. Standing in front of the model, one of two things will happen. The first, they won't shoot you. The second, well, it shouldn't come to that. Just trust me. Dobrze, dobrze. Nie, kurwa, nie ufać. Dobra, przejdziemy tędy i zaraz zobaczymy. Siema. Nie. Nie strzelają do mnie. Bardzo dobrze. Tak. Oczywiście. Time to bring the fight to him. Okej. Idziemy się rozprawić z Aegisem. Dobrze. Najwiście. Może i tych śluzów tutaj. Ale fajnie, załatwiliśmy wszystkie trzy. Oh, forgot to mention. Those turrets were automatically replaced by the system as it read that there was an update to the turrets targeting systems. Every update they get replaced to make sure the turrets are the most up to date they can be. And to prevent hacking. No, dobry w sumie system, nie? Tylko jak cały system ktoś zhakuje, tak jak my przed chwilą, to już tak dobrze nie ma, ale fajnie. Słuchajcie, nie wiem, czy zakończyć tutaj odcinek, czy nie. Więc jak coś, to się z wami pożegnam. Także dzięki wam za oglądanie odcinka.
I powiem tak, no zobaczę, jaki po prostu wyjdzie ten odcinek, znaczy ile teraz mi się uda nagrać dalej. No jeżeli po prostu teraz będzie jakieś, nie wiem, 5-10 minut gameplayu, to dokleję do tego odcinka, więc tego nie będziecie w ogóle słyszeć, a jak więcej, no to wiecie, że będzie kolejny, następny jeszcze odcinek w miarę większy. Także tyle w temacie, dzięki serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się wam portal podoba, bo ja miałem okropną ochotę zagrać w portala i dobrze, że ktoś mi to podesłał, dzięki jeszcze raz. No i co? I w takim razie... tyle, do następnego odcinka, trzymajcie się i obczajcie link podany w opisie. Łapki, dajcie łapki w górę. Trzymajcie się, cześć.